Dzień dobry, z okazji Mikołajek, bo u nas jest 6 grudnia, wyszła przepiękna tęcza, lało od rana, teraz jest cudownie. Zapraszam Was na kolejnego, mam nadzieję, przyjemnego vlogmasa. Boże, co tutaj masz? Kuska, komu się jama? Tiene Canelito. Nombre? Canelito. Canelito. Como Tengo que ponerle un lazo rojo. Mira Marley, celoso. Wow. ¡Qué bonito! Ya, Marley, ya. ¿Cómo es la dinámica entre ellos? Sí, que Marley se pone celoso. ¡Mi niño! Wow. Se puede caer. Leci piosenka No Goodbye, a my żegnamy się z naszym domkiem. Było wspaniale. Ostatni raz patrzymy wspólnie na ten widok. Ha! I ku nowej przygodzie. Przyjechałyśmy na ostatnią kawę w sąsiedztwie. Jak zobaczycie, jaki widok jest przede mną, padniecie. Uważam, że to jest najpiękniejszy widok na ziemi. To jest ten widok, z którym medytowałam codziennie. Zobaczcie. To jest raj. A rano lało. Słuchajcie, wodę nam przyniesiono w... Jak to się nazywa? Boże, w kieliszkach do wina. Tak, to jest kawa. Czasami zdarza mi się w drugiej części dnia wypić kawę i bardzo się na nią cieszę. Jest książka, o której mówiłam ostatnio w Inspiracjach. Genialna. Justyna potwierdza. A super. Najlepszy i tak jest ten widok. Słuchajcie, jesteśmy w naszym nowym domu. Leje. Leje. I oglądamy to razem. Tutaj już jest nasz tarasik. Zerwałam cię, chyba nie wiem, gdzie to się wchodzi. To wygląda jak wejście balkonowe, więc ja bym obstawiała, że tam się wchodzi oficjalnie. Jak myślisz? Tak, mamy to. Tym bardziej, że klucz nie działa. Dadam! Nice! Jak ze zdjęcia. Jest widoczek. I coraz mniej pada. W sumie to jest bardzo miłe. Nasz basen jest dosyć mikro jednak. Ale cute. Dobra. Dobra, to musi być tutaj. No i wow. Jest super. Witamy. Proszę, zostawiamy buty, dobra? Tak. Okej. Okay. Wow, nawet mamy nadczosy, masz. Patrz. Dobra, słuchajcie. Tour będzie za chwilę, ale na dobry początek myślę, że to... Wow! To była dobra decyzja. No, z tego co widziałam, podobał Wam się mój house tour w pierwszym domu, więc dzisiaj się przeniosłyśmy, ponieważ dojeżdżają do nas dwie nowe osoby, które na pewno pojawią się we vlogu. W każdym razie postanowiłam, że szybko Was oprowadzę po nowym miejscu. Jesteśmy w miejscowości El Sauzal, nad samym oceanem. I oto nasza chata. Zapraszam. Więc kiedy wchodzimy, znajdujemy się w przestrzeni otwartej, która jest naszym salonem, bo dopiero tutaj weszliśmy, więc nie wiem, co tutaj jest, ale mamy wielką kuchnię, wielkie okna, no i po raz kolejny najpiękniejszy widok na świecie. Więc teraz ocean jest z nami już zawsze, słońce jest z nami zawsze, tamten dom był cudowny, ale ten jest niesamowicie jasny i przestrzenny. Jest wielki stół do biesiadowania, telewizor, jakby ktoś chciał. I teraz przejdziemy, moi drodzy, może tutaj. Tutaj mamy trzy sypialnie w tym domu. Mamy dwie łazieneczki. Tutaj możemy tak lekko wstąpić, bo tutaj nikt nie mieszka, bo tutaj będzie mieszkała nasza koleżanka. Jest piękna sypialnia z wyjściem na dwór. Na dworze mamy nawet drewniany domek dla dzieci. Nie wiem, o co chodzi. Ale gdyby ktoś chciał nas zanocować, to jest miejsce. Więc łazienka numer 1. Łazienka numer 2. Tutaj pokój dziecięcy, może Justyna pokaże, tutaj mieszkają nasze dzieci. I teraz zapraszam do pokoju królowej. Yours truly. Czyli do wielkiej sypialni z arcywidokiem. Naprawdę. Oraz z drugiej strony z widokiem na nasz tarasik.
I myślę, że tutaj możesz na po prostu pokazać, że będziemy wychodzić bez mokro. Ale mamy to balijskie łóżko i mamy baseniczek. Więc można nazwać to, że wynajęłyśmy dom z basenem, ale jest taki dom z brodzikiem, powiedziałabym. No i co? Nie jest on duży, ale jest po prostu wspaniały. Myślę, że ten widok to będzie największy highlight tego tygodnia. Wyszło słońce, wcześniej lało, teraz jest najpiękniej. Justyna, czy to nie był najlepszy pomysł na świecie? To był genialny pomysł. Jeszcze tylko właśnie dodam, bo nie wiem, gdzie mam to dodać, bo to jest zbyt wiele się dzieje, że miałyśmy wybrać inny dom, ale okazało się, że dojeżdża do nas jeszcze jedna osoba i dzięki temu wybrałyśmy najwspanialszy dom na świecie, który nie wygląda wcale tak dobrze na Airbnb, a jest po prostu cudowny, cała ta wioska jest też przepiękna. No i nie mogę się doczekać, żeby tutaj mieszkać, także zapraszam. Jest. Wow, ale piękne.